Dzień dobry kochani, witam was przeserdecznie. Rozpoczynamy kolejny nowy tydzień. Siadam sobie z wami, oczywiście szabelki są w szkole. Jest to jeden z tych odcinków, które najbardziej lubię nagrywać. Nie wiem jak wy oglądać, ale ja lubię bardzo nagrywać. Lubię kiedy jestem tylko jawy i w tle lecą mecze. Muszę wam powiedzieć kochani, że ostatnio celowo staram się nie śledzić wyników, dlatego że tak dużo powtórek leci po piłkarskim weekendzie, że potem puszczam sobie taki meczek i z ciekawością patrzę w tym momencie Ruch gra z Pogonią Szczecin. I muszę wam powiedzieć kochani, że Pogoń w tym sezonie namiesza. Tam jest w tej chwili 80, czy zaraz wam powiem, tam jest 85 minuta, Japończyk dwa razy kochani Akaoshi zrobił robotę, ale wiecie co mnie zastanawia, zespół z Szczecina prowadzi Czesław Michniewicz. Czesław Michniewicz prowadził Zagłębie Lubin w sezonie, kiedy zdobywaliśmy Mistrza Polski, także on wie jak to się robi. Słuchajcie, są ludzie, którzy są entuzjastami jego talentu, są tacy, którzy go nie czują, ale fakt jest taki, kochani, Pogoń bez porażki jedzie, śrubuje rekord. No, gratulujemy, portowcy, wam przeserdecznie, z całego serducha. Jak wiecie, jesteśmy kibicami piłki nożnej i w tym odcinku będziemy robić unboxing, będziemy otwierać przesyłkę od Wiktorii N. Dzisiaj dziewczynki u nas na kanale, kochani, ale również robimy przesyłkę dla Natalii K. Natalku, już mamy dla ciebie przygotowane karty, które od nas chciałaś. Myślę, że to cię bardzo ucieszy, czyli James Rodriguez Inventi Venez. Jedzie, kochani, do Szczytna. Natomiast, jak pamiętacie, za tego przyjechał do nas Hazard, trzeba nam jeszcze Ibrahimowicza i będziemy mieli całą edycję update skończoną. Dobrze mówię? Czy coś pomieszałem? Tak, zdaje się, że Hazard. Nie, kochani, to właśnie Ibra do nas wpadł. Hazard był prędzej. My tu mamy już oba Inventi Venez, ale ja zakręcony jestem. A dziwicie mi się, że jestem zakręcony. Żyjemy na bardzo niesamowitych obrotach. Praktycznie codziennie jesteśmy, kochani, gdzieś na treningu. W międzyczasie staramy się nie opuszczać szkoły, bo to jest najważniejsze. Uczyć się, odrabiać lekcje. Gutek nie dość, że nie najgorzej gra w piłkę, to również świetnie się uczy. Także no, radość dla nas jako rodziców niesamowita. Kilka aktualności, zanim ruszymy, Wiki, do twojej przesyłki. Dlatego, że Wiki M z Proszowic to nie pierwszy raz Wiktoria z nami wymienia. Przyszedł czas dla ciebie, Wiktorio. Natomiast skończę tylko myśl, dobra? Lubię sobie z wami pogadać, cieszę się, że lubicie tego posłuchać. Unboxingi, unboxingami, FIFA, wszystko fajnie, turnieje, ale czasami chciałbym wam swój światopogląd przekazać, nie musicie się z nim zgadzać, natomiast ja mam prawo jego wypowiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, mam wrażenie, że Pogoń namiesza, gratulujemy. Słuchajcie, no widzę, że nie jest to weekend dla niebieskich klubów. No, Ruch i Lech, kochani, niesamowita sytuacja. Leszku, jestem bardzo mocno z tobą. Jak wiecie, my jesteśmy poza podziałami i tak naprawdę najbliższym mu sercu jest Zagłębie Lubin. Po pierwsze mamy tutaj blisko, po drugie Gutek jest zawodnikiem Zagłębia w roczniku 2006, czyli U10. Wczoraj graliśmy dwa sparingi z Czechami i z Czechami z Opawy i z Falubazem Zielona Góra. Oba wygraliśmy. Gutek strzelił dwie bramki, zagrał poprawne zawody. Zagrał bardzo dobrze na czas, który dostał grania. Zawsze można zagrać lepiej, natomiast można zagrać też gorzej. Uważam, że zagrał poprawnie. Z tych dwóch bramek jedna bardzo ładnej urody. I oczywiście jest na kanale, możecie to, kochani, zobaczyć. Natomiast co chcę powiedzieć, kochani? Chcę powiedzieć, że Lech Poznań i Legia Warszawa, dwóch naszych pucharowiczów tegorocznych, nie wiedzie się nam dobrze ani tu, ani tu. Słuchajcie, tu mieliśmy bardzo duże oczekiwania my, jako szabelki, że Legia w pucharach jednak namiesza mocniej. Natomiast nigdy w życiu nie spodziewaliśmy się, że Lechowi się takie rzeczy przytrafią, kochani, w lidze.
Teraz powiem wam z pozycji punktu prawdziwego kibica, który ogólnie kocha i szanuje piłkę nożną. Kochani, brać kibicowska Lecha, brać kibicowska Legii jest jedną, kochani, z najmocniejszych braci w Polsce. Oczywiście nie chcemy nikogo tu obrazić, kochani, bo szanujemy was wszystkich. Byliśmy na meczu Górnika, byliśmy Krakowi. To są wszystko wspaniali, słuchajcie, ludzie. Każdy z tych klubów zasługuje na to, żeby być w ekstraklasie, kochani. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład Lech miał, kochani, ją opuścić. Dla mnie sytuacja niewyobrażalna, tym bardziej, że na naszej sądzie, którą prowadzimy tutaj, gdzie na 31 tysięcy subskrypcji chcemy do was pojechać na wasze stadiony, cały czas prowadzi Lech Poznań, kochani. I ja myślę, że na pucharowy mecz właśnie Lecha Poznań z Zagłębiem przyjedziemy do was na Bułgarską. Spotkamy się z wami, kibice. Będziemy w strefie rodzinnej. Jeżeli jest taka na Bułgarskiej, kochani, napiszcie, czy jest. Jeżeli jest, to tam będziemy chcieli się dostać, bo tam spotkamy wielu naszych przyjaciół, którzy oglądają nasz kanał. Być może zagramy na Orliku przed meczem, jeżeli się uda, będzie to fizycznie możliwe. Na Orliku u kogoś z was, kogo wylosujemy. Ja przypominam, że ten konkurs mamy, kochani, na Facebooku, na naszej stronie. Na naszej stronie FC Szabełki figurki piłkarskie. Jeżeli ktoś z was ma ochotę jeszcze coś tam zamieszać troszeczkę, dodaje się film, to ten internet troszkę wolniej tutaj chodzi, ale jeżeli ktoś z was chce jeszcze coś zamieszać i odwrócić kolejność, chciałby nas na przykład na innym meczu, może w Warszawie, może we Wrocławiu, może, kochani, gdzie tam byście chcieli, to jeszcze cały czas można głosować, bo przypominam, że to głosowanie jest do 31 tysięcy subskrypcji. A kiedy to nastąpi, zależy to, kochani, od was. Natomiast my chcemy wam pokazać, że w tym momencie jest 29 978, czyli za 22 subskrypcje, kochani, stanie się rzecz nieprawdopodobna. 30k, czyli 30 tysięcy was, nasi kochani widzowie. Kurczę, no wzruszam się. Nie będę za dużo o tym gadał, bo nie chcę się wzruszać. Przeżywałem duże, silne emocje przez cały weekend. Kochani, Gutek broni mistrza Dolnego Śląska. Zobaczcie, jeden z tych medali to jest za piąty finał Orlika i to jest ten dyplom dla Kuby Szabłowskiego, kochani, z rocznikiem 2003. W zeszłym roku byliśmy w Warszawie, zajęliśmy 10 miejsce, mistrz województwa dolnośląskiego. Obroniliśmy ten tytuł w tym roku, kochani. Ci, którzy z was nie oglądali relacji, nie widzieli, zobaczcie, mamy dwie piękne, wspaniałe pamiątki. Słuchajcie, o ile w tej piątej ciężko się grało Budkowi, bo 3 lata byli starsi chłopcy, o tyle w tej edycji był podstawowym zawodnikiem, kochani, świetnie mu się grało, strzelał piękne bramki, miał bardzo mocny udział w wyjeździe do Warszawy. Także gratulujemy całej drużynie Kusy Bolesławiec, trenerowi Adrianowi i dziękujemy organizatorom, którzy stworzyli turniej Orlika o Puchar Premiera RP. Zrobiliście naprawdę kawał świetnej roboty. Ja dla was jeszcze specjalnie zrobię odcinek na ten temat, ale o tym, kochani, troszkę potem, dobra? Z aktualności turniejowo-piłkarskich z weekendu tyle. Na temat naszych figurek jeszcze tylko chciałem pokazać, bo chyba się strona otworzyła. Czekajcie. Otworzyła się tak, zobaczcie, otworzyła się nasza grupa i wygląda tu tak, że Lech prowadzi ze 113 głosami, druga jest Legia Warszawa 58, kochani. Także przyjedziemy do was na Puchar Polski. Oczywiście przyjedziemy, słuchajcie, powygrywać, no bo taka rola kibica. Pojedziemy tam w roli kibica Zagłębia Lubin, ale z wielką sympatią i szacunkiem do Lecha. I ja naprawdę sobie nie wyobrażam, kochani, żeby prawdziwy kibic piłki nożnej chciał, aby taka drużyna jak Lech Poznań spadła z ligi, kochani. To jest przyjemność, zaszczyt grać na Bułgarskiej dla tak fajnych kibiców, na tak fajnym obiekcie. Natomiast no, coś tam się dzieje nie tak. Ja nie rozumiem tego. Mi po prostu zwyczajnie po ludzku żal Lecha, bo rozumiem, kochani, jakaś chwilowa katastrofa, ale tam się dzieje coś naprawdę bardzo złego. Także Leszku, trzymamy kciuki. W Legii bardzo podobnie Henning Berg, trener, zdaje się, stracił stołek, także ten tydzień był bardzo, bardzo burzliwy. Ale wracamy do pracy, do aktualności. Odcinek będzie dwuczęściowy. Pierwszy to będą te aktualności, które wam teraz przekazuję. W drugim odcinku otworzymy, Wiktorio, twoją z Proszowic przesyłkę. Jeszcze przy aktualnościach, tak jak mówię, my już wróciliśmy do paczek, także dla Natalii ze Szczytna przygotowaliśmy
te karty, o które nas prosiłaś. Oczywiście damy Ci jeszcze gratisiki. Za Twojego Inventi Venesa idzie Inventi Venes Rodriguez, także to już jest Twoja karta. Wkładam ją do Twojej folijki. Natomiast jeszcze saszetki, chciałaś 14-15, to ja te saszetki dla Ciebie przygotuję. I przy tej okazji chcę Wam powiedzieć, kochani, my wracamy do aktywnych wymian, natomiast jeszcze raz zwracamy się do Was z prośbą. Kochani, mamy bardzo dużą kolekcję, część z tej kolekcji musimy odsprzedawać. Mamy sporo saszetek, ja ich tutaj teraz nie eksponuję, bo tu i tak jest za duży bałagan. W tej chwili jest taki bajzer, my walczymy z mamcią cały czas, ona chciałaby mnie stąd wygonić, natomiast to jest naprawdę fajne miejsce. Ja myślę, że Wy je lubicie, ja je lubię. Ja już próbowałem w różnych miejscach domu robić unboxingi, działać i tak dalej. Zawsze jak bumerang wracam tutaj. Tutaj mam odpowiednią ilość światła, tu się świetnie czuję, tu mam cały czas wrażenie, że jesteście po drugiej stronie kamery. Poza tym leci to, co kocham, mecz, no właśnie Pogoń wygrywa z Ruchem. Pawełku, nie przejmuj się, wiesz jak jest, raz się wygrywa, raz przegrywa. Myśmy też wczoraj derby zremisowali, wygrane derby, bo powiem Wam szczerze, bramkę straciliśmy w moim odczuciu głupio, niepotrzebnie. To nie powinno tak się stać, natomiast no, tak piłka działa. W każdym bądź razie tu mi dobrze i teraz mam taką gorącą prośbę, musimy, kochani, część naszej kolekcji odsprzedawać, dlatego wymiany z nami łączymy z odsprzedażą naszej kolekcji. Nie gniewajcie się, gdybyśmy otworzyli Wam kanał, udostępnili nas adres na wymiany, to po pierwsze nie poradzimy sobie czasowo, a po drugie finansowo. Słuchajcie, sposób, w jaki prowadzę swoich szabełków piłkarsko, wymaga naprawdę bardzo dużego nakładu finansowego. Słuchajcie, my codziennie prawie wyjeżdżamy z Bolesławca. Na to idą ogromne ilości gazu, paliwa i tak dalej. Nie wiem, czy macie świadomość, kochani, jesteśmy 2-3 razy w tygodniu w Lubinie. Dzisiaj jedziemy do Jeleniej Góry, jeździmy do Świętoszowa. No, mamy naprawdę bardzo szeroko zatoczony ten nasz sposób, kochani, działania. I dlatego w tej chwili bardzo na Was liczymy, dlatego bardzo Ci, Natalko, dziękujemy. Szykuję dla Ciebie 20 saszetek z 14-15. Słuchaj, tu jest 18 saszetek, czyli co musimy? Musimy rozerwać boksa. Boksy mamy też zafoliowane, jeżeli ktoś by chciał, kochani, całego boksa. Natomiast wiedzcie, że my tą kolekcję naszą jakby odsprzedajemy. Ach, wybieram Ci, Natalko, te dwie, czuję, że tu masz legendę, a tu masz Inventi Neves, jakąś pustą kartę. Także to jest 20 Twoich saszetek i za to Ci bardzo dziękujemy. Nie, w 15 chyba nie było Lego, tak? Jak nie były? No były przecież, Eusebio, tak? Zabieramy to, kochani, leży sobie tutaj. I co jeszcze? Aha, jeszcze jedna do Was, kochani, prośba przy okazji tego odcinku. Ja ten odcinek puszczę poza kolejnością. Dlaczego? Dlatego, że tam są FIFA, bawimy się w FIFA 16 i tak dalej, to jest świetny odcinek. Natomiast w związku z tym, że zakwalifikowaliśmy się do finału ogólnopolskiego w Warszawie, 3-dniowa impreza na Torwarze, Wójtek ma tam zakwaterowanie na koszt organizatorów, jadą ze szkołą. Natomiast chciałbym powiedzieć, że my w poniedziałek jesteśmy na dzień po Irlandii w Warszawie, jesteśmy na reprezentacji Polish Soccer Skill. Musimy dojechać do Warszawy, to jest dla nas spory wyczyn, bo to jest 500-600 km, także cała noc jazdy. I teraz nie ma sensu w poniedziałek wieczorem wracać całą noc tutaj po to, żeby we wtorek się zapakować w autobus i jechać z powrotem na tą imprezę do Warszawy. W związku z tym my zostaniemy w Warszawie od poniedziałku do piątku. I gorąca do Was prośba, kochani, czy macie jakiś pomysł w Warszawie na tani nocleg naszych szabełków? Dlatego, że no nie ukrywam, chcemy tam być, chcemy być na reprezentacji, chcemy być na Orliku, turnieju Orlika. Oczywiście będzie przekaz wideo z tego wydarzenia, natomiast chcielibyśmy pomieszkać ten czas w Warszawie. Jak macie tani pomysł na nocleg, to bardzo proszę na Facebooku jakąś informację, dobra? A ten odcinek, jak mówię, leci poza kolejnością. Także, kochani, liczę, że go obejrzycie, liczę, że się odezwiecie, że na nasz apel zareagujecie. Jeszcze raz, Wiktorio, Ci dziękuję. Zaraz zapakuję Twoje saszetki, Twoje karty. Natomiast
a ja idę otwierać przesyłkę Victorii M. Także czekajcie, zrobię ciach. Tak, i za moment pojawiamy się w drugiej części dzisiejszej produkcji.